Raz, dwa, raz, dwa, Przemek DSM. Aha, okej, lecimy. 8 stycznia, rok 1985. DSM robi pierwszy wdech, mówiąc temu światu cześć, witam. Miasto Zgierz, wojewódzki szpital i od razu pierwszy przypał, bo w bandażu jedna wita. Babcia potem mi mówiła, że myślała, iż już lipa i do końca życia z jedną ręką będę śmigał. Dzisiaj nie mam dwóch, no i jestem jak banita dla tego świata, ale Bóg to mój tata, no i kwita. O rodzicach zawsze kochali się tak bardzo, potem złego coś się stało, no i wszystko się rozpadło. Tak to jest, jak próbujesz sam ogarnąć zbyt wiele spraw, nagle ciach w oczy piach i spadasz na dno. Mama wpadła w alko, potem zaczęła tonąć. Płakałem prawie co noc, w dzień udawałem kogoś, kim nie jestem, a to wszystko było chyba po to, by wreszcie mógł pojąć, co to znaczy, by być sobą. Piątą podstawową kończyłem w Rudzie Bugaj. Byłem w świecie przekonany w to, że wszystko mi się uda. Żadna nuda nie miała wtedy racji bytu. Pierwsze rapsy na głośniku, głowa buja się do bitu. Ostatnie strony zeszytów, całe w tagach. Pisaliśmy gdzie się dało, to była plaga. Na strychu bałagan, lecz literki coraz lepsze. RZ, RSB, CBR, MEDSR. Moje serce chciało wyskoczyć z piersi, gdy sokisi na fabrycznym zakładali bransoletki. Łamałem kredki jeszcze za mało lata. Potem na te kadę deski, sport to była moja pasja. Zwiedziłem trochę świata, przywiozłem kilka sreber, a para olimpiada to miał być kolejny level. I co by było, nie wiem, lecz jednego jestem pewien: gdyby nie Jezus, nie byłbym tym, kim jestem. Życie jest piękne, nawet bez rąk, nawet bez rąk. A trwanie w Bogu daj mi moc. I będę mówił o tym non stop, mówił to wciąż. Wiem, jak smakuje grunt, gdy uderzasz głową w dno. Dziś na procent sto, bro, chcę iść za Jezusem, całym sobą i bez reszty Jemu oddać swoją duszę. Jestem sobą z moim Bogiem i udawać już nie muszę. To historii pierwsza część, czekaj na następne wkrótce.